Witam Państwa bardzo serdecznie. Czytanie pod chmurką, czemu nie? W te wakacje jest to możliwe aż w dwóch lokalizacjach, czyli w dwóch parkach. Parku Poniatowskiego i Parku Staromiejskim, w którym się teraz znajdujemy. To tutaj trzy organizacje, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, oddział w Łodzi, Dom Literatury i Zielona Łódź postanowili stworzyć taki rodzaj plenerowego czytania. Projekt ten, jak się okazuje, bardzo przychylnie został przyjęty przez łodzian, a także sympatyków naszego miasta. A dzisiaj zobaczycie Państwo relacje z jednego z takich wakacyjnych czytań. Serdecznie zapraszam na program. Donośne trak, bach, bam przestraszyło nawet przechodniów spacerujących tego wiosennego popołudnia łódzkimi ulicami. Ale najbardziej przeraziło mamę Julka, panią Adelę Tuwimową. Nikogo więc chyba nie zdziwi, że ukochane laboratorium jej syna następnego ranka przyniosło się z kuchennego stołka prosto do śmietnika. Tuwim nie martwił się tym długo. Jeszcze zanim z jego ręki zniknęły ślady po pirotechnicznej katastrofie, poświęcił się kolejnemu bzikowi, bo lekarz, który poznał po bąblach, że fantazji panu Julianowi nie brakuje, trafił w sedno. Julek miał mnóstwo pasji, a wszystkiemu, co robił, oddawał się żarliwie. Tak zresztą było zawsze. Nawet wtedy, gdy jako kilkuletni chłopiec bawił się na podwórku w strażaków. Max! Julek, bójcie się Boga, złapał za siwą głowę pan Laukę. Co to za pomysły? Krzyknął z niedowierzaniem, przecierając oczy. Pan Laukę był sąsiadem Julka. Mieszkał na parterze w podwórzu kamienicy i każdej wiosny tuż pod swoimi oknami rozstawiał warsztat stolarski. Julek godzinami przyglądał się jego pracy. Wdychał zapach drewna, kleju stolarskiego i fajki pana Laukego. A gdy z podwarczącej piły sypały się wiórki, spod hebla wypełzały kręte ostróżyny, aż wstrzymywał oddech z zachwytu. Stolarz lubił chłopca, a coraz to nowe psoty Julka i jego kolegów kwitował łagodnym uśmiechem. Uśmiechał się więc, kiedy własnoręcznie zmajstrowali telefon, niezmiernie hałasujące urządzenie z blaszanych pokrywek i sznurków, i przeciągnęli go z okna mieszkania Julka wprost do okna Maxa. Oczywiście nic nie było przez ten telefon słychać. Uśmiechał się również, kiedy Julek podał któremuś z kolegów sprawdzony przepis na domowe lody z irysów, mleka i jeszcze jakiegoś tajemniczego proszku. Kolega lody przyrządził, nadawały się rzecz jasna do wyrzucenia. Ale czegoś takiego jak dzisiaj pan Laukę jeszcze nie widział. Ponownie przetarł oczy i nie mógł się mylić. Max, przewiązany sznurkiem od bielizny, dyndał metr nad ziemią. Za to Julek w kaszkiecie z gazety, który pełnił rolę hełmu strażackiego, i z zatkniętą za pasek deseczką udającą strażacki toporek stał na balkonie pierwszego piętra i raz trąbiąc, a raz wyjąc dziko powoli opuszczał dyndającego na sznurze kolegę. Czytanie pod chmurką, czemu nie? No mamy taką możliwość w te wakacje. Trzy organizacje weszły w współpracę, no i efektem jest właśnie takie wspólne czytanie. To jest bardzo dobra opcja na promocję czytelnictwa w Łodzi. Tak, staramy się i jako Dom Literatury w Łodzi, jako Stowarzyszenie Pisarzy Oddziału w Łodzi właśnie to czytelnictwo promować. No, Zielona Łódź wyszła z inicjatywą, żeby właśnie takie czytania w dwóch łódzkich parkach, w Parku Staromiejskim i w Parku Poniatowskiego zorganizować. No i weszliśmy w to z przyjemnością. To całe wakacje, można powiedzieć, dwa razy w tygodniu takie czytania się odbywały. No a jeśli chodzi o lektury, bo wiem, że to jest podzielone, pierwsza część jakby jest skierowana do takiego młodego odbiorcy, do dzieci, a potem już lektury no, dla wyrobionego czytelnika. Tak, więc to jest szeroko rozumiana poezja i proza.
W poezji, którą ja się szczególnie zajmuję, już były czytane wiersze, można powiedzieć, łódzkich autorów uznanych, od Jerzego Jarniewicza po niestety nieżyjących Jacka Bierezina, Andrzeja Babaryko, była Ewa Filipczuk, była Lucyna Skąpska, teraz będą czytani młodsi łódzcy autorzy. Tak samo pojawiała się proza od książki baśnialiane Przemysława Owczarka po Andrzeja Sapkowskiego. Generalnie staramy się, żeby ten przegląd literatury łódzkiej był szeroki, uwzględniał autorów żyjących i nieżyjących. No i z dodatkowych atrakcji mamy bańki, tu też widzimy, biegają dzieci. To jest naprawdę miłe, że właśnie możemy tyle aktywności połączyć. Później takiemu młodemu człowiekowi kojarzy się, że w tle ktoś coś czyta, a jest też zabawa. Znaczy, że czytanie też może być dobrą zabawą. No właśnie, chyba o to chodzi, prawda? Że to nie jest nudne, oprócz tego, że możemy posłuchać, możemy w przyszłości poczytać, to jeszcze przy okazji się pobawić. Tak, i też duża zasługa w czytaniu należy do Adama Wrzesińskiego, pracownika Domu Literatury w Łodzi, który czyta, bo on to robi w taki sposób, że też ludzi zachęca. No i też staraliśmy się wybierać takie fragmenty, ja jestem akurat odpowiedzialny za poezję, żeby to były teksty no, jak najbardziej komunikatywne, zrozumiałe, nie za długie, no i takie właśnie zachęcające, pokazujące, że ta literatura też cały czas żyje, że jest wiele do odkrycia wśród autorów nieżyjących, nie tylko te czołowe nazwiska, ale oczywiście Julian Tuwim czy Jan Staudinger też są czytani, ale że no, ta literatura w Łodzi cały czas się pojawia i cały czas ma się dobrze. Jeżeli chodzi o frekwencje, jak to wygląda w te wakacyjne miesiące? Bo wiadomo, że z jednej strony no, ludzie wybierają się na urlopy, ale przecież nie całe 2 miesiące, więc jak rozumiem, będąc w parku, pojawiają się. Tak, ale w ogóle według chyba statystyk dalej 70% ludzi nie jeździ na urlopy, więc takie atrakcje, akcje parkowe, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda, albo nawet za ładna, upalna, przyciąga ludzi. Oczywiście, że frekwencja jest różna, ale raczej jesteśmy zaskoczeni pozytywnie niż negatywnie. To znaczy przychodzi więcej osób niż się spodziewamy i to nie są tylko dzieci, prawda, szukające bańek. No jak najbardziej, ale to też jest, myślę, bardzo dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy chcieliby też coś z tej literatury dla siebie, no a nie mają takiej możliwości na co dzień, bo są zajęci i tutaj jest taka okazja. Tak. No, staramy się zachęcać wszystkie pokolenia i rzeczywiście jak przyjdzie co do czego, jeśli po takiej akcji, nie wiem, 10 osób, niezależnie od wieku, sięgnie po więcej książek, sięgnie po książki, nie wiem, ambitniejsze, poszuka, poszpera, sprawdzi, że rzeczywiście istnieją łódzcy pisarze, których warto czytać, to myślę, że ta akcja będzie udana, bo to będziemy ten krok do przodu. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z dyrektorem biblioteki w Poddębicach i to czasem jest tak, że skok czytelnictwa o 10 właśnie nowych czytelników no jest zawsze znaczący, bo to zawsze jesteśmy po prostu tych kilka osób więcej czytających i możemy organizować następną akcję zaadresowaną do kolejnych nawet tych kilkunastu zainteresowanych osób, które gdzieś tam się, prawda, wyłowią z osób, które mają okazję, chcąc, nie chcąc czasami, ponieważ no, na przykład w Parku Staromiejskim ustawiamy się przy placu zabaw, więc siłą rzeczy część ludzi usłyszy, niezależnie od tego, czy chce, czy nie, ale a nuż to jakoś zadziała. Ja jestem, zdecydowanie, tak. Jestem optymistą i liczę, że warto właśnie takie akcje organizować. A dzisiaj? Co dzisiaj usłyszymy? Co właściwie już słyszymy? Znaczy, teraz są książki czytane dla dzieci i słyszę, że jest to jakiś rodzaj tekstu o Julianie Tuwimie, ale powiem szczerze, że nie znam autora, a później będą właśnie młodzi łódzcy poeci od Izabeli Kawczyńskiej, Agnieszki Tarnowskiej po Piotra Gajdę czy Wita Pietrzaka. Osoby niekoniecznie znane, ale myślę, że warte do zapoznania. Ile jeszcze takich spotkań tutaj w parkach? No bo mamy te 2 lokalizacje. Jeszcze zostały 3 spotkania. 2 jakby zgodnie z planem i 1 zaległe, które możliwe, że odbędzie się po pewnej przerwie we wrześniu.
znajdujemy się dzisiaj w parku. No, park kojarzy nam się generalnie w dużych czy małych miastach ze spacerami, z takim swobodnym spędzaniem wolnego czasu. I tutaj też tak jest, ale tutaj mamy dodatkową atrakcję, mianowicie czytanie, wspólne czytanie. I to takie czytanie i dla dzieci, i dla dorosłych. Jak w ogóle doszło do tego projektu? No, wydaje się, że park jest takim naturalnym miejscem do czytania. Właściwie jest do tego stworzony. My mamy dla łodzian mnóstwo propozycji takich bardziej troszeczkę sportowych, wymagających troszeczkę wysiłku, jak nie wiem, wycieczki rowerowe, czy spacery, czy zajęcia jogi. Ale pomyśleliśmy, że w te najbardziej upalne lipcowe i sierpniowe dni chyba nawet czasami ta wycieczka rowerowa to może być za dużo i postanowiliśmy zaproponować coś, co wiąże się po prostu z siedzeniem, leżeniem i słuchaniem. Także taka najmniej aktywna aktywność. No tak, ale przy okazji jeszcze taka edukacyjna, no bo biorąc pod uwagę, że promujemy czytelnictwo, no to te dzieci, no i oczywiście ich rodzice, mogą gdzieś tak zetknąć się z tą literaturą, czasem nieznaną. Tak, no dokładnie taki był zamysł. Myśleliśmy, że to będzie po prostu przyjemne. Z drugiej strony będziemy szczęśliwi, jeżeli kilka dzieciaków zainteresuje się po prostu czytaniem. Nie mówię tutaj o odrywaniu dzieci od telefonu, bo to chyba się nie uda, ale nawet jeżeli to będzie po prostu pół godziny czy godzina raz w tygodniu poświęcona na czytanie, a jeszcze dodatkowo można przyjść z rodzicami czy z dziadkami, no to chyba po prostu przyjemny sposób spędzenia przedpołudnia w parku. No my jesteśmy dzisiaj w Parku Staromiejskim, ale mamy tak, dwie lokalizacje i dwa dni w tygodniu, prawda? Tak, w tym roku, ponieważ projekt jest pilotażowy, wybraliśmy dwa parki znajdujące się w centrum miasta. Park Staromiejski, w którym spotykamy się we wtorki, i Park Poniatowskiego w czwartki, godzina 11, bo to jest już taka godzina, w której z reguły parki zapełniają się właśnie spacerowiczami i dzieciakami na placach zabaw. Czyli dla wszystkich tych, którzy chcieliby przyjść, szukać leżaczków, szukać banerów, bo tutaj za każdym razem, jeżeli oczywiście jest pogoda, o właśnie, to może jeszcze zapytam o aurę. Jeżeli pada, no to wtedy takie spotkanie jest odwoływane. Zdarzyło się już, tak? Na razie raz jedyny zdarzyło się, rzeczywiście spadł deszcz około godziny 10, było mokro, wiedzieliśmy, że w parku no nie będzie po prostu chętnych, więc odwołaliśmy zajęcia, zorganizujemy je w innym terminie, ale pozostałe wszystkie wtorki i czwartki były piękne, słoneczne, także zapraszamy. Można w ciemno tak naprawdę jechać. Oczywiście warto też śledzić media społecznościowe Zielonej Łodzi czy Domu Literatury Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tam staramy się informować, jakie lektury podczas najbliższego spotkania, no i w przypadku niepogody, ewentualnie taką drogą zajęcia. No to jeszcze zapytam, ile spotkań przed nami, bo rozumiem, że projekt kończy się z końcem wakacji. Tak, także zostało nam tych spotkań chyba 4. Mam nadzieję, że jeszcze telewidzowie, którzy dowiedzą się o tych zajęciach, zdążą dołączyć. To ja jeszcze zapytam, skoro już mówimy o takich różnych innych aktywnościach, pan już trochę o tym wspomniał, Zielonej Łodzi, no to może coś jeszcze, co w sierpniu się odbywa, będzie odbywać, na co warto zaprosić łodzian i nie tylko sympatyków naszego miasta też. No, na pewno warto w ogóle odwiedzać parki, niekoniecznie w sposób taki zorganizowany, ale rzeczywiście jeśli ktoś chciałby wziąć udział w zajęciach zorganizowanych, to zapraszamy. Zapraszamy na zajęcia takie sportowe, relaksacyjne, czyli yoga, czyli tai chi, pilates, które łączą wysiłek fizyczny z pewnym wyciszeniem. Takie zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach w różne dni, także zachęcam do śledzenia po prostu naszego kalendarza wydarzeń. Każda niedziela to jest spotkanie z przewodnikiem i spacer, bądź to spacer pieszy, bądź wycieczka rowerowa. Zaczynamy z reguły prawie zawsze o godzinie 12 i przez kilka godzin spacerujemy bądź jeździmy rowerami po łódzkich parkach i nie tylko. W niedzielę do końca sierpnia, w każdą niedzielę o godzinie 17 zapraszamy do Parku Źródliska na koncert w altanie. Zostały nam jeszcze, o ile dobrze liczę, dwa niedzielne spotkania z muzyką klasyczną, ale w takim lekkim
repertuarze we współpracy z Akademią Muzyczną. Zapraszamy także, jeszcze zostało kilka zajęć warsztatów takich rysunkowych, plastycznych, które odbywają się w Parku Helenów w środy i w piątki. Mimo odmiennych języków i obyczajów, a różnice jakoś nikomu nie przeszkadzały, Julek zafascynowany przysłuchiwał się mowie sąsiadów. Niektóre słowa zapisywał, jakby przeczuwał, że już wkrótce narodzi się jego nowy bzik. Ale przedtem musiał jeszcze przejść przez epokę gadów. Tam, ła, żmija, łąkała, jąkała korpulentna dama w kapelusiku, która nieopatrznie złożyła wizytę państwu Tuwimom. Ratunku! Piszczała. A wyglądała przy tym niebywale, bo choć wciąż siedziała na mięciutkiej sofie, to jakimś cudem nogi w eleganckich pantofelkach trzymała wysoko w górze, na wysokości żyrandola mniej więcej. Trzymała tam też dłonie w koronkowych rękawiczkach i gustowną torebkę, kurczowo ściskaną przez jedną z rękawiczek. Z niejasnych przyczyn dama nie przestała piszczeć, choć Julek wytłumaczył jej uprzejmie, że to, co właśnie wypełzło spod serwantki, nie jest żadną żmiją, tylko zwyczajnym zaskrońcem. Grzecznie dodał, że bardzo przeprasza, ale widocznie terrarium, które sklecił własnoręcznie, nie wytrzymało próby czasu. A przecież naprawdę było porządnie zrobione, dziwił się. I wygodnie urządzone, umeblowane kamieniami, wysłanym mchem i trawą. Dlaczego te gady niewdzięczne opuściły takie wygodne lokum? Dlaczego? Nie wiadomo. W każdym razie, nie bacząc na obecność gościa, zlazły z parapetów pokoju Julka i rozpełzły się po kątach. Zeszły w podziemia, jak dorosły Tuwim zapisze we wspomnieniach. Tłumaczenia Julka, choć zgodne z prawdą, dziwnym trafem gościa nie uspokoiły. Dama w kapeluszu wprawdzie zdjęła wreszcie pantofelki z żyrandola, ale nie przestała piszczeć i skandując na przemian ratunku, żmija po pomocy, zbiegła po schodach i nigdy więcej nie przekroczyła progu domu przy ulicy Andrzeja, numer 40.